Witam Was serdecznie, nie wiem czy widać to na filmie, tę komunę nad drzewami tutaj w tym miejscu. Jest to una od osiedla, nowo wybudowanego osiedla wzgórza Kalisza. I w tym momencie pokazuję to, wam sobie zbliżenie, to no będzie szumiało, ale widzicie, tu jest niebo czarne, przechodzimy w prawą stronę, coraz bliżej i jest bardzo jasne. To jest efekt właśnie tego zanieczyszczenia światłem, gdzie kiedyś tam robiłem o tym materiał. Zobaczcie tu, nawet nad fabryką tutaj nie jest tak zanieczyszczone światło. Nie, bo tu mamy las, więc widzicie, jaka jest różnica. Teraz przejdziemy w lewo znowu nad fabryką i osiedlem. Patrzcie, fabryka. Tutaj też jakie jest niebo. A tu jest bardzo poświata. Więc tu mamy już osiedle nowe. Wzgórze Kalisza. Tak daje właśnie efekt. Efekt bardzo niewygodny przy obserwacjach nieba. Przy astronomicznych obserwacjach nieba. Przy w ogóle obserwacji nieba. Kiedyś się na początku zastanawiałem właśnie, co to jest taki jasny punkt. A tu mamy centrum. Tu patrzymy teraz w centrum, nad tymi latarniami dwoma jest niebo nad centrum miasta. Zobaczcie, jaka jest różnica. Centrum miasta i przesuwamy się w stronę tej poświaty. Nie jest tylko tu to osiedle, bo oczywiście za osiedlem jest multum szklarni, i które też dają efekt taki, a nie inny. Więc tu jest normalna poświata odbijająca się od chmur, bo jak nie ma chmur, to tego nie zauważycie gołym okiem. Dopiero przy obserwacjach nieba, przy fotografii nieba w tym kierunku może wyjść jakaś poświata, która daje taki, a nie inny efekt.